Hello! Witam Was wszystkich w nowej, ale degustacji. Tym razem jest to piwo walijskie. Double Dragon z browaru Felinfowl. Przynajmniej słyszałem taką wymowę. Felinfowl. I piszą tu, że jest to narodowe piwo Anglii. No cudo. Co poza tym, taki statement jest na dole, że świętują 80 lat puszkowania piwa. 80 lat. No to duży browar musiał być, jak 80 lat temu stać ich było na puszkowanie piwa, no to rzeczywiście. No i co tu piszą? Że ma 4,2% alkoholu. Jest to pełne premium Welsh Ale. Ja myślę, że po prostu to jest bitter, no ale to nazywam Welsh Ale. Delikatnie chmielony, słodowy, czerwony. Ja tak naprawdę jest chmielony, tu nie piszą, ale na stronie piszą, że chmielony jest dwoma brytyjskimi odmianami, Challenger i WGV, czyli to jest White Bread Golding's Variety. Jak poszukałem, co to w ogóle jest, no to stwierdzi, że no taki fajny chmiel, który tak naprawdę ma bliżej nie Goldinga, tylko jeszcze innego chmielu. Teraz wypadło mi z głowy. Jak znajdę, to będę pisał. W każdym razie bardzo Fagos. O, do Fagos. To jest bliżej mu genetycznie. Nieważne. Jak widzicie, ładna barwa. Piana była nawet ładna, ale zdążyła już opaść po zdjęciach. Ciemnobursztynowe piwo, klarowne. Piana była nawet ładnie zbudowana. Drobne, średnie pęcherzyki, całkiem gęsta, troszkę beżowa, lekko beżowa, bardziej kremowa tak naprawdę. Ładnie to wyglądało. I aroma też jest przyjemny. Troszkę takich nut melanoidowych, przypalanych, ale jest dużo chlebowości, słodowości. Są też takie kwaskowe nuty owocowe. I tych chyba tak naprawdę jest tutaj może najwięcej, ale jest też troszkę toffee. Tak, troszeczkę toffee, ale nie za dużo. Ogólnie buduje to bardzo fajny, taki dosyć przyjemny, zachęcający aromat. Nie jest może jakiś bardzo wybujały, ale jest przyjemny w odbiorze. Zobaczymy jak w smaku. Niewielkie nasycenie, średnie i to co nawet do małego. Fajne ciało, myślałem, że będzie bardziej wodniste, ale nie, jest ładnie zbudowane. Słodowość, troszkę takich chlebowości tam jest. Dużo owocowości, takie suszone owoce, troszkę cytryny. Fajna taka kwaskowość jest tam. Odrobinkę toffee. Troszkę nutek takich przypalanych i to łagodnie przechodzi w łagodną goryczkę. I ta goryczka jest troszkę taka właśnie przypalana, troszkę ziemista, troszkę ziołowa. I gdzieś tu w całym piwie są takie fajne nutki kwiatowe. Może nawet teraz w aromacie więcej tych kwiatowych nut. No, przyjemnie. Naprawdę fajne w odbiorze, delikatne, ale nie wodniste, nie rzadkie, tylko właśnie pełne, raczej pełne w odbiorze. Sesyjne piwo. No, 4,2 sesyjne. Bardzo pijalne. Można spędzić naprawdę długi czas
pijąc to piwo. I myślę, że jest to wspaniałe piwo, takie właśnie po pracy. Przychodzisz zmęczony, pijesz sobie piwo. Daje to taki bonus do odpoczywania. Nie musisz o nim myśleć. Jest przyjemne, delikatnie przyjemne. Nie zawraca ci głowy, ale dodaje właśnie ten plusik do tego czasu spędzonego z tym piwem, że o, zrelaksowałeś się, odpocząłeś. Tego ci właśnie było potrzeba po całym dniu pracy. To jest to. I chyba mi się wydaje, że to jest najlepsze piwo na taką okazję. Albo po prostu pójść do pubu, spędzić miło czas, wypić kilka takich piw. I być w miarę jeszcze trzeźwie, prawda? No, zależy ile wypić, ale 2-3 to nic się wam nie stanie. A miło spędzicie czas. Fajne piwo, warte spróbowania. Mam nadzieję, że film się wam podobał, tak jak podobało mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco i nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie. Cześć.